Dzień dobry Państwu, Natalia Gawlik. Witam bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie programu, który przygotowany jest w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Dzisiaj z Państwa i moimi gośćmi rozmawiam na temat upadłości konsumenckiej. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam panią Annę Milczanowską, radcę prawnego z Fundacji Teneo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią Katarzynę Karpińską, adwokata, przedstawicielkę własnej kancelarii i stowarzyszenia Akcja Społeczna. Dzień dobry. Dzień dobry. I rodzynek po raz kolejny w naszym gronie, pan Paweł Kasprzyk, radca prawny, przedstawiciel własnej kancelarii. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Upadłość konsumencka brzmi może trochę strasznie, ale dla niektórych osób jest nadzieją, jest ratunkiem, żeby wyjść z trudnej sytuacji długów, z trudnej sytuacji finansowej. Panie Pawle, wytłumaczmy najpierw naszym widzom, czym jest upadłość konsumencka, na czym polega, jaki ma cel. Mówiąc o upadłości konsumenckiej, mamy generalnie na myśli dość sformalizowane postępowanie sądowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tak zwanych konsumentów, które ma dwa zasadnicze cele, to postępowanie. W ramach tego postępowania chodzi o to, aby w jak największym stopniu doszło do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, zobowiązań, które upadły ma wobec wierzycieli, a po wykonaniu całego tego postępowania, po zakończeniu tego postępowania, te, które nie zostały roszczenia wierzycieli wykonane, żeby one zostały umorzone, tym samym, żeby upadły dłużnik uzyskał oddłużenie, czyli żeby je zostały niejako skasowane. Chodzi oczywiście o te długi, które zostały zaciągnięte przed dniem ogłoszenia upadłości. Więc generalnie całe to postępowanie sprowadza się do oddłużenia dłużnika. Chodzi o to, żeby dłużnik został oddłużony, jego zobowiązania zostały umorzone w ramach tego postępowania. No i zaczął niejako wyzerować sytuację związaną z tymi długami i zaczął nowy start, nowe życie już bez jakichś dodatkowych obciążeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami. Pani Katarzyno, kto może skorzystać z takiej formy oddłużenia? Pan Paweł już powiedział, że osoby fizyczne, ale czy na przykład przedsiębiorca, który prowadził w przeszłości jednoosobową działalność gospodarczą, czy też może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Tak, taka osoba może, z tym warunkiem, aby minął okres co najmniej roku od momentu zakończenia takiej działalności. W takiej sytuacji taka osoba jak najbardziej może złożyć. Ponadto nie tylko osoba, która jest pełnoletnia, ma prawo złożyć, czy ma pełną zdolność do czynności prawnych, na przykład osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli zostały częściowo obezwłasnowolnione albo całkowicie obezwłasnowolnione, też mogą złożyć wniosek o upadłość za pośrednictwem swojego opiekuna bądź też kuratora, który wcześniej uzyska zgodę sądu na tego typu czynność. W związku z tym no nie tylko osoba, która, że tak powiem, w pełni kieruje swoim postępowaniem, może taką upadłość otrzymać. Często zdarzają mi się w mojej pracy zawodowej takie sytuacje, kiedy osoba na przykład dostała udaru. W tym momencie wychodzą na jaw jej długi i cała rodzina jest przerażona. W takiej sytuacji również istnieje możliwość uratowania tej osoby od zajęcia całego majątku, od może nie zlicytowania mieszkania, ponieważ o tym zresztą później będę mówiła na temat nieruchomości, natomiast możliwość umorzenia częściowego, całkowitego jej długów. W takiej sytuacji po nowelizacji istnieje również przyspieszonego postępowania, zastosowanie przyspieszonego postępowania upadłościowego, również z możliwością umorzenia całości długów od razu na samym początku postępowania. Są to sytuacje wyjątkowe, aczkolwiek mi się już zdarzyły. W sytuacji osoby 95-letniej ta osoba dostała z automatu umorzenie po 3 miesiącach od ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Więc jak najbardziej po nowelizacji istnieje szereg możliwości, z których każdy może skorzystać. O nowelizację będę pytała jeszcze później pana Pawła, bo to też dość ważny wątek. A teraz panią Annę chciałabym zapytać, czy mogłaby pani w skrócie, bo to często są długie procesy, jak wygląda całe postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Jak się przygotować do tego? Jakie zebrać dokumenty? Od czego zacząć?
Właściwie zacząć należy od tego, żeby się bardzo dobrze przygotować, dlatego że wniosek, który inicjuje postępowanie upadłościowe, jest niezwykle ważny. On się potem na późniejszym etapie postępowania może, że tak powiem, zemścić w momencie, kiedy nie jest prawidłowo sporządzony. Zacznijmy od tego, że musimy zebrać naszych wszystkich wierzycieli i zastanowić się, gdzie te długi są. Dlatego że żyjemy w takich czasach, że te długi migrują i czasami bywa tak, że nasz wierzyciel, znaczy przepraszam, dłużnik nie wie, co się stało z jego długiem. Ja też w swojej praktyce miałam takie przypadki, że dłużnik, wiedząc o tym, że przyjdzie komornik za chwilę, pakuje się jednego dnia, drugiego dnia go nie ma, a po trzech latach, kiedy nie odbiera korespondencji i nie podaje wierzycielowi, gdzie jest jego nowy adres, on nie ma pojęcia, gdzie jego długi są. Tak więc ten etap przygotowawczy, aby ustalić, jaki jest dług, gdzie on jest, kto jest jego wierzycielem, jest bardzo istotny, ponieważ wpisujemy te kwestie do wniosku i w momencie, kiedy sąd nam ogłasza, a to jest ten pierwszy etap już po wniosku, po złożeniu wniosku, będzie wzywał sąd naszych wierzycieli do tego, aby oni zgłaszali syndykowi swoje wierzytelności. Tak więc w sytuacji, w której na przykład mam 15 wierzycieli, ale podałam tylko 13, i nieważne, jaki jest powód, tak? Czy zapomniałam, czy się pomyliłam, czy po prostu celowo tego nie podałam, mogę mieć potem na dalszym etapie postępowania problemy, bo sąd mi może powiedzieć, że jestem nieuczciwa i że po prostu ta upadłość, tak, nie ma dalej racji bytu. Natomiast oczywiście to są kwestie bardzo indywidualne i za każdym razem one są indywidualnie rozpatrywane. Co się dzieje dalej, tak? Bo już mamy ten etap wstępny za sobą. Następnie następuje likwidacja masy upadłości i tutaj syndyk decyduje o tym, w jaki sposób wierzyciel zostanie zaspokojony, bo po zmianie nowelizacji, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić, poza tym, że mamy oddłużyć naszego dłużnika, mamy również też zaspokoić wierzyciela w największym stopniu, jaki jest możliwy. Kiedy syndyk złoży do sądu plan spłaty, czyli to, co żeśmy już spłacili i w jaki sposób to wyglądało, sąd decyduje, w jaki sposób zakończyć postępowanie, czy ten plan spłaty uznać, czy odmówić oddłużenia, czy na przykład umorzyć to postępowanie bez ustalenia planu spłaty. Tak więc tak pokrótce to wygląda. Panie Pawle, to jeszcze o wniosku chciałabym dwa zdania, bo w mieście istnieją instytucje, gdzie osoby mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, żeby przygotować taki wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak powiedziała pani Ania, no czasami jest bardzo trudno odtworzyć, ile tych długów rzeczywiście jest i gdzie one są. Więc pierwsze pytanie, czy warto próbować robić to samodzielnie, jeżeli te długi się nawarstwiły? I drugie pytanie, gdzie w mieście można zasięgnąć darmowej pomocy w temacie, o którym rozmawiamy? Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja w pełni zgodzę się z moją przedmówczynią odnośnie tego, że prawidłowanie tego wniosku o ogłoszeniu upadłości jest tutaj kwestią kluczową i najbardziej istotną. I niejednokrotnie z mojego doświadczenia wynika, że dłużnicy, osoby, które mają, próbując przygotować ten wniosek samodzielnie, nie radzą sobie z tym. Wynika to między innymi z faktu, że ten wniosek jest dosyć obszerny. Trzeba wskazać tam szereg informacji, zwłaszcza te najtrudniejsze do wskazania związane z wierzycielami, z wskazaniem wysokości długu, z terminem zapłaty. To są takie informacje, które gdzieś skądś trzeba pozyskać. Dłużnicy niejednokrotnie nie wiedzą skąd te informacje pozyskać. Utrudnia tą sytuację jeszcze taki stan, że te długi, tak jak pani mecenas wcześniej wspomniała, migrują. Więc naprawdę ten wniosek, ta sprawa, mimo że jest, jakby się wydawało, no jest formularz, można sobie podpisywać do rubryczek określone informacje, sprawa niby prosta, ale tak w praktyce nie jest. Więc na pewno warto tutaj skorzystać z pomocy fachowca. Głównie tego typu usługi świadczą kancelarie prawne, radcowskie, adwokackie. Ale tak jak już pani, nawiązując do drugiego pytania, pani wspomniała, w mieście Gdańsku jest jedna z mi znana instytucja, która wspomaga dłużników w przygotowaniu tego typu wniosków. Jest to Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych z siedzibą na Alei Grunwaldzkiej, 8 dokładnie we Wrzeszczu. I ta instytucja finansowana między innymi ze środków miasta Gdańska również wspiera dłużników w przygotowaniu tego typu wniosków, udzielając
wsparcia na etapie przygotowania wniosku i późniejszego prowadzenia sprawy. Także jeżeli ktoś nie ma środków, żeby skorzystać z pomocy tutaj odpłatnej radcy czy adwokata, no to w tym momencie zawsze może udać się o pomoc bezpłatną, prosić właśnie w tym centrum i na pewno znajdzie tam taką pomoc w przygotowaniu tego wniosku i na pewno ta pomoc mu się przyda na etapie formułowania wniosku i też na etapie dalszego postępowania upadłościowego. Powiedzieli Państwo przed chwilą, że w takim wniosku muszą znaleźć się informacje o wszystkich długach. I chciałam zapytać to pytanie do Pani Katarzyny. Jak wygląda kwestia z nieruchomościami, które posiadamy? Czy też musimy je wykazać? Czy na przykład dom czy mieszkanie, których jesteśmy właścicielem, też są sprzedawane, czy wchodzą w skład tych wszystkich wartości, które później miałyby zostać sprzedane w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Tak więc elementem wniosku o ogłoszenie upadłości jest również wykaz majątku. Musimy go sporządzić w miarę rzetelnie, podając mniej więcej wartość poszczególnych elementów tego majątku. Co się stanie z tym majątkiem? De facto zdecyduje o tym syndyk, natomiast syndyk będzie dążył oczywiście do jak najwyższego zaspokojenia naszych wierzycieli. W związku z tym możemy się spodziewać, że nasze mieszkanie będzie w jakiejś formie sprzedane. Syndyk zazwyczaj ogłasza przetargi, są to przetargi otwarte, do których mogą zgłaszać się osoby chętne, przedstawiając swoje oferty. Natomiast o wysokości wyceny nie decyduje tylko ta podana przez nas, ale syndyk przed sprzedażą naszego mieszkania sporządzi własną wycenę. W takiej sytuacji mamy prawo składać zażalenie, kwestionować tą wycenę. Czasem zdarza się, że uważamy, że ta kwota jest zbyt niska, bo często bywa tak, że wysokość naszych zobowiązań wynosi powiedzmy 200 tysięcy, a wartość naszego mieszkania 400. Siłą rzeczy dążymy do tego, żeby to mieszkanie zostało sprzedane za jak najwyższą cenę, żeby jak najwięcej nam pozostało. W zakresie sprzedaży mieszkania nie jest tak, że zostajemy zupełnie bez dachu nad głową. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zostanie nam wydzielona kwota pozwalająca na wynajęcie w naszym mieście bądź też sąsiedniej miejscowości mieszkania na okres od 12 miesięcy do 24. Tak więc z całej tej sumy otrzymamy możliwość wygenerowania części tej kwoty i wynajęcia dla siebie lokalu. Ten rok lub dwa lata, który zostanie nam wyznaczony, da nam okazję na zorganizowanie, przeorganizowanie naszego życia, co wydaje się być jak najbardziej trafionym pomysłem. Pani Anno, Panią chciałam zapytać, co uzyskuje dłużnik po przeprowadzeniu całego postępowania? Jakie korzyści płyną z upadłości? I czy pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej finalnie możemy nie uzyskać umorzenia naszych długów? Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię tego, co możemy uzyskać, tak, w ramach upadłości, no fajnie by było powiedzieć jednym zdaniem, że święty spokój i wolność. Natomiast tych korzyści jest troszkę więcej. Przede wszystkim, po pierwsze, mamy oddłużenie. Tak więc wszystkie nasze zobowiązania, które nie spłaciliśmy, zostają przez sąd umarzane. Ale kolejną zaletą postępowania upadłościowego jest to, że postępowania egzekucyjne, czyli te postępowania, które prowadzi komornik, są zawieszane i one są tak jakby wchłaniane przez postępowanie upadłościowe, a ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ po pierwsze nie lecą już nam odsetki, a poza tym nie będziemy płacić kosztów egzekucyjnych, które są o wiele wyższe zazwyczaj niż koszty samej upadłości. I tutaj jeszcze trzeba wskazać na to, że po samej nowelizacji ustawy, prawo upadłościowe, troszkę zmieniły się kwestie opłat związanych z działaniem syndyka, ponieważ dzisiaj w momencie, kiedy nasz dłużnik nie posiada pieniędzy, tak, na to, żeby pokrywać zaliczki, one są pokrywane ze Skarbu Państwa. Tak więc może być taka sytuacja w takiej najbardziej dla dłużnika
znaczy w takiej najlepszej dla dłużnika sytuacji, że po pierwsze zostanie odłużony, po drugie nic nie zapłaci za samo postępowanie, ponieważ te koszty zostaną pochłonięte przez, znaczy pokryte przez Skarb Państwa. Jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie bardzo często dłużnicy są tutaj w jakiś sposób ścigani przez firmy windykacyjne. Już pomijając kwestię takiego odczucia psychicznego, które jest no niewygodne, bo to są SMS-y, to są telefony, to są czasami wizyty, czy w domu, czy w pracy, dostajemy na pewno tutaj taką pewność, że ta działalność tych firm w stosunku do nas zostaje zawieszona z powodu tego, że te odsetki dalej nie będą nam biec. Tak więc no, zalet tego postępowania upadłościowego jest naprawdę sporo, dlatego też na początku powiedziałam, że to jest przede wszystkim święty spokój, dlatego że to jest no, taka ulga odczuwana dla samego dłużnika, że jednak jego problemy w jakiś sposób się kończą, tak, to zostaje usystematyzowane przez syndyka i w momencie, kiedy sąd nam akceptuje plan spłaty, upadłość się kończy, a te wszystkie zobowiązania, których no, nie zapłaciliśmy albo zapłaciliśmy wcześniej, one są po prostu umarzane i no i tak, mamy święty spokój. Natomiast rzeczywiście są takie sytuacje, w których sąd twierdzi, że nie, niestety mimo tego, że zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe, to jednak tutaj nie można oddłużyć naszego nieszczęśliwego dłużnika, ale to zazwyczaj są takie sytuacje, kiedy sąd stwierdza, że ta sytuacja finansowa dłużnika nastąpiła z powodu jego na przykład rażącego niedbalstwa, a więc na przykład są takie sytuacje, kiedy dłużnik jest w tak zwanej pętli zadłużenia. On bierze to coraz to nowsze pożyczki, kredyty, owszem, chce spłacać poprzednie zadłużenia, ale wiadomo, że jego dług rośnie i sąd tutaj stwierdza, że na przykład ta piąta albo dziesiąta pożyczka już była niepotrzebna, dłużnik poszedł zbyt daleko i stwierdza, że no w takiej sytuacji sam sobie jest winien, że to zadłużenie poszło aż tak daleko. Panie Pawle, w dzisiejszej rozmowie parę razy wybrzmiało gdzieś między zdaniami, mówiliśmy o nowelizacji prawa związanego z upadłością i rozumiem, że chodzi o nowelizację z marca 2020 roku, kiedy w życie weszła nowelizacja prawa upadłościowego i proszę wytłumaczyć, na czym ona polegała i czy wpłynęła ona na realne zmiany, które ułatwiły zainteresowanym uwolnienie się od długu. O tej nowelizacji wspominaliśmy faktycznie już kilkukrotnie. Chodzi o nowelizację prawa upadłościowego z 2019 roku, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, po kilku miesiącach oczekiwania. Były to bardzo istotne całego postępowania o upadłość konsumencką. Przede wszystkim ja tutaj zwracam uwagę na trzy zasadnicze elementy tej nowelizacji. Pierwszy, najważniejszy z punktu widzenia dłużników, to jest zmiana przesłanek dotyczących ogłoszenia upadłości. Przed tymi przepisami, przed tą nowelizacją, żeby uzyskać upadłość, trzeba było spełnić szereg przesłanek. I to doprowadzało do takiej sytuacji, że w praktyce około połowa wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie przechodziła. Takie są mniej więcej statystyki. Tam było szereg przesłanek, między innymi sąd badał, czy do zadłużenia doszło w sposób umyślny, rażąco niedbały, czy były przedsiębiorca, będąc przedsiębiorcą, zgłosił wniosek jako upadłość. Więc tam tych przesłanek było, oczywiście trzeba było być konsumentem, trzeba było być niewypłacalnym konsumentem, więc tych przesłanek było szereg. I sąd je sukcesywnie na etapie rozpoznawania wniosku upadłość badał. Teraz po tej nowelizacji, po 24 marca, de facto są dwie przesłanki. Trzeba być po pierwsze konsumentem i po druga przesłanka upłacalnym, czyli trzeba utracić zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Spełniając te przez dwie przesłanki, faktycznie istnieją, składając prawidłowo sformułowany wniosek, wypełniony wniosek, sąd powinien ogłosić upadłość takiego dłużnika. Więc w tym zakresie jest to bardzo duża zmiana, pozytywna zmiana, pozwalała szeregu osobom uzyskać tą upadłość, mimo że na gruncie starych przepisów tej upadłości w zasadzie sąd nie przyznawał. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. To też odbyło się w statystykach. O statystykach zaraz powiem może pokrótce, jak to wpłynęło na statystyki upadłości. Natomiast chciałbym omówić jeszcze te pozostałe, według mnie istotne rzeczy związane z tą nowelizacją. To jest
Druga rzecz to jest według mnie zwiększenie roli syndyka. Tutaj syndyk dostał zdecydowanie większe uprawnienia. Do niego zgłaszamy teraz bezpośrednio, wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności. Usprawniło, miało to w teorii usprawnić postępowanie, przyspieszyć i faktycznie patrząc w perspektywie tego roku, nieco ponad roku, nieco to te zmiany przepisów i nadanie większej roli syndykowi przyspieszyło troszkę to postępowanie. I dla mnie jeszcze jedną taką bardzo istotną zmianą, oczywiście tych zmian było dużo więcej, ale chciałbym wskazać na te według mnie najistotniejsze, to była zmiana dotycząca byłych przedsiębiorców. O tym już zostało nie pokrótce wspomniane. Na gruncie starych przepisów przed 24 marca były przedsiębiorca, osoba fizyczna, która kiedyś prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, była zarejestrowana w CEIDG, musiała wykazywać sądowi, że podczas prowadzenia takiej działalności złożyła wniosek o upadłość. Czyli jako przedsiębiorca była zobligowana złożyć wniosek o upadłość, później zamyka tą działalność, składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musiała w trakcie tego konsumenckiego wykazywać, że będąc przedsiębiorcą, mając wtedy zadłużenie, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Praktyka pokazywała, że mało który przedsiębiorca, jednoosobowa działalność gospodarcza to robiła, tym bardziej, że mało który jednoosobowy przedsiębiorca wiedział, że w ogóle ma taki obowiązek. Więc w praktyce powodowało to, że na gruncie starych przepisów ci byli przedsiębiorcy, którzy mieli długi związane z tą działalnością, nie otrzymywali upadłości konsumenckiej. Sąd nie ogłaszał w stosunku do nich upadłości konsumenckiej. Teraz ta przesłanka odpadła. Po tym, jak taki przedsiębiorca zamknie działalność, może on zgłosić, wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości jako konsument upadłości konsumenckiej. Sąd zbada w zasadzie tylko dwie rzeczy, tak jak wspomniałem, zbada, czy on faktycznie jest tym konsumentem, czy już nie widnieje w centralnej ewidencji działalności gospodarczej i czy faktycznie jest niewypłacalny. Więc to są te trzy, według mnie, najistotniejsze zmiany w prawie upadłościowym. Tak jak wspomniałem, było ich zdecydowanie więcej, ale te są według mnie najistotniejsze. I teraz, jeśli chodzi o te przesłanki, już o tym wspominałem, liberalizacja tych wymogów dotyczących upadłości konsumenckiej ewidentnie odbiła się też na statystykach. Jak to wygląda w 2019 roku, kiedy obowiązywały stare przepisy? Otóż, tak jak wspomniałem, czyli mniej więcej połowa wniosków przechodziła w sądzie, połowa została przez sąd była oddalana. I to w statystykach wyglądało w ten sposób, że w 2019 roku sądy w Polsce ogłosiły nieco ponad 7900 upadłości konsumenckich. W 2020 natomiast po wejściu w życie tych nowych przepisów, one też, jak wspomnieliśmy, 24 marca, tych upadłości przybyło zdecydowanie. To już w 2020 roku to było ponad 13 tysięcy ogłoszonych upadłości w stosunku do dłużników. Więc widać skokowy wzrost. Trzeba też pamiętać, że przez pierwsze 3 miesiące prawie to nadal obowiązywały, z ubiegłego roku obowiązywały jeszcze stare przepisy, więc te, niektórzy nawet czekali na to, żeby weszły te nowe przepisy i na nowych zasadach składali te wnioski, wiedząc, że na starych przepisach tej upadłości sąd im nie przyznał. Więc już w ubiegłym roku było to 13 tysięcy ogłoszonych upadłości. Natomiast, co ciekawe, wyszukałem danych za ten rok. I za pierwsze 4 miesiące tego roku, czyli za styczeń, luty, marzec, kwiecień, to było już ponad 6 tysięcy wniosków, pozytywnie rozpoznanych wniosków o ogłoszeniu upadłości. Więc szacuje się, że dobijemy do blisko 20 tysięcy tych ogłoszonych upadłości. Więc ewidentnie widać, że liberalizacja przepisów, zmiana przepisów odniosła skutek i coraz większej grupie osób pozwala na uzyskanie zamierzonego celu, jakim jest oddłużenie. Więc należy w mojej opinii pozytywnie ocenić te zmiany. Czyli dobra zmiana, możemy powiedzieć. Tak, możemy powiedzieć, dobra zmiana. Szanowni Państwo, czy chcieliby Państwo jeszcze coś dodać? Być może o coś nie zapytałam, a Państwa zdaniem to ważne i powinno wybrzmieć w dzisiejszym temacie. Pani Katarzyna Karpińska. Tak, przede wszystkim w świadomości naszych klientów często bywa tak, że samo ogłoszenie upadłości to już jest koniec sprawy. Otóż nie. Trzeba to podkreślić, że składając wniosek, sąd rozpoczyna nasze postępowanie upadłościowego od ogłoszenia naszej upadłości i dopiero wtedy zaczyna się to docelowe postępowanie, w którym właśnie wkracza syndyk,
z którym musimy współpracować. To jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać. Natomiast w zakresie organizacji, które również niosą pomoc w Gdańsku, praktycznie w każdym powiecie w Polsce, działają punkty poradnictwa obywatelskiego. Tam też Państwo uzyskają pomoc w przygotowaniu takiego wniosku. W Gdańsku punkty działają przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Na stronie internetowej MOPR-u jest możliwość zarejestrowania się, również telefoniczna możliwość zarejestrowania się na poradę. Gorąco polecam. Pani Anna Milczanowska? Tutaj chciałabym ze swojej strony powiedzieć, skierować kilka słów do osób, które decydują się jednak same taki formularz wypełnić, bo chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że te formularze są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i o co chodzi? Chodzi o to, żeby najlepiej i najpewniej pobierać formularze z tamtej strony, ponieważ są zawsze aktualne i aby uniknąć kwestii ewentualnego uzupełnienia braków formalnych albo ponownego wnoszenia wniosku na prawidłowym formularzu, polecam z całą serdecznością właśnie stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Paweł Kasprzyk? Z mojej strony, bo patrząc z perspektywy mojego doświadczenia, to generalnie zawsze klientom sugeruję, żeby dokładnie przemyśleć swoją decyzję, rozważając dużo istotnych okoliczności, które muszą dłużnicy wziąć pod uwagę, kiedy decydują się na upadłość konsumencką. Tutaj rozmawialiśmy na pewno o, pani mecenas wspominała o sprzedaży mieszkania, sprzedaży nieruchomości, w której się mieszka. To trzeba dokładnie przemyśleć, bo doświadczenie pokazuje, że na przykład to, że ktoś ma w ramach swojego majątku nieruchomość, to jest jeden z tych elementów, który powoduje, że on się zastanawia nad tym, czy takie postępowanie w ogóle wszczynać. Więc naprawdę, podejmując decyzję upadłości, warto najpierw całą tą sytuację skonsultować z prawnikiem i uzyskać rzetelną informację, jak to będzie wyglądać, jakie będą etapy, żeby później nie okazało się, że ktoś na przykład zdziwiony, że to mieszkanie jest sprzedane, że nie wiedział o tym, więc na pewno przed rozpoczęciem całej procedury uzyskać rzetelną informację i dopiero wtedy podejmować racjonalną decyzję o złożeniu takiego wniosku, bo korzyści ze złożenia takiego wniosku o upadłość, a później uzyskanie tego oddłużenia są naprawdę wymierne i w przypadku wielu osób zmieniają ich życie, więc na to chciałbym zwrócić uwagę. Pięknie Państwu dziękuję za poświęcony czas, za rady i przekazaną wiedzę. Państwa i moimi gośćmi w dzisiejszym programie byli Anna Milczanowska, radca prawny Fundacja Ateneo, Katarzyna Karpińska, adwokat, przedstawicielka własnej kancelarii i Stowarzyszenia Akcja Społeczna, Paweł Kasprzyk, radca prawny, przedstawiciel własnej kancelarii. Dziękuję pięknie Państwu za obecność. Państwu życzę dobrego dnia i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu, który już jutro, w czwartek. Do zobaczenia.